Nie rzucili ziemi skąd nasz lud, nie damy pogrześć mowy. Polski my naród, polski lud, królewski szczep piastowy. Nie damy by nas zwęgli próg, tak nam dopomóż Bóg. 11 listopada obchodzimy 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji przygotowaliśmy Akademię, aby uczcić to narodowe święto. Wolnego ludu krew zanieść przed Boga tron. Słowa te uprzytomniają wiele prawd. Jedną z nich jest to, że wolności nikt i nic nie zdoła znieść w człowieku. Dlatego Polacy, choć pod zaborami, czuli się ludźmi wolnymi i do wolności stworzonymi. Swoją wolność wykazywali przez to, że walczyli o polską szkołę, o język polski, o polską kulturę i o polskie rządy. Uczcimy pamięć tych, którzy walczyli o wolność kraju. Tęsknoty za wolną Polską wyraziły się w powstaniach kościuszkowskim, listopadowym i styczniowym. Zakończyły się upadkiem. Da Bóg nam kiedyś zacząć w Polsce wolnej, od żyta złotej, od lasu szumiącej. Da Bóg, a przyjdzie dzień nieustający, dla srebrnych duchów udręki moralnej. Język wiosennym oglądam wieczorem, mgły otulogą zakonów szarzyzny. Ktoś w moim sercu wykupa toporem moją ojczyznę. Marzenia Polaków o odzyskaniu niepodległości zaczęło się spełniać na początku XX wieku. W 1914 roku, kiedy to po raz pierwszy w historii trzech zaborców stanęło przeciwko sobie w I wojnie światowej. Magda, mówisz, że masz puścić, to mówisz, co Magda mówi? Zawinęła gorzkie łzy krwi. Wróg ją katował żelazną prawicą, chcąc duchami pustić wiartowanych trzech. Dziś, kiedy nieszczęście dopełnia się miarę, gdy lekko wywołał domu w naszym kruchu, wstała w nas wolność, wskrzesła krzepkość stara, że aż nad nami sam się zdziwił Bóg. My młodą piersią łamy na jest dziki, godny praojców pokazał się syn. My już nie będziemy carskie niewolniki, wszak wskrzesza Polskę nasz ofiarny czyn. Legiony polskie, szczęśliwa drużyno, zamieniamy w ciało tęskno złote syny. Niechaj z nas naród mocy strugi spłyną. Legiony nasze, wszak Polska to my. Wstań Polsko moja, uderz w ciebie, idź znów przebojem w bój szalony, już po nie lot podzielki. Krwawą godzinę biły dzwony, zerwane lęka, uderz w ciebie, wstań Polsko moja. Powstańmy wraz, już nadszedł czas, kto z Bogiem Polak prawy, na ramię wrogu przez Polską dłoń, marsz prosto do Warszawy. Społeczeństwo polskie, przeżywające w czasie I wojny olbrzymią tragedię, podzielone zostaje między dwa wojujące obozy i zmuszone do bratobójczej walki. Polak, wcielony do armii austriackiej, strzela do Polaka w armii rosyjskiej. Z trzech zaborów brat idzie na brata, brat bratu ostrzem magnetu w serce mierzy i na cel bierze. Zły los i trzyma straż, w dwóch wrogich sobie szańce. Patrzymy śmierci w twarz, w okopach pełnych jęku, wsłuchani w armat puch. Stoimy na wprost siebie, ja, wróg twój, ty, mój wróg. Las płacze, ziemia płacze, świat cały w ogniu drży. W dwóch wrogich sobie szańce. Stoimy, ja i ty. Bo wciąż na jawie widzę i co noc mi się śni, że ta, co nie zginęła, wyrośnie z naszej krwi. Człowiekiem, który przyczynił się do odzyskania niepodległości, był Józef Piłsudski, twórca
legionów polskich walczących z zaborcami. Wątli i bladzi, lecz twarze i kady, zrodzili jarzący się nocą, szał święty wybierzysz i śmierć pogardy, wykuty kartonty sił mocą. Ze 100 lat ucisku, łez krzywdy, przemocy, za hańby i meczarny tak wiele, na bójcie rozwali, tyranie północy, żyj twarzy, ustali mściciela. Nadszedł rok 1918. 8 stycznia prezydent Stanów Zjednoczonych Wilson przedstawił kongresowi program pokoju światowego. 13 punkt dotyczył utworzenia niepodległego państwa polskiego. 3 czerwca program ten został zaakceptowany przez ministrów spraw zagranicznych Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch. 29 sierpnia Rada Komisarzy Ludowych wydała dekret o anulowaniu traktatów rozbiorowych Polski. 2 listopada rozbrojenie okupantów w Lubelskiem, Kieleckiem, Zagłębiu Dąbrowskim. 7 listopada w Lublinie powstał polski rząd. Wolność! Nareszcie wolność! 11 listopada 1918 roku Polska była wolna. Cieszyli się wszyscy Polacy. Polsko, nie jesteś tu już niewolnicą. Łańcuch twych kajdan stał się tym łańcuchem, na którym z roku, co był twą stolicą na lat 100, swym własnym dźwignęłaś się ludem. Polsko, nie jesteś tu już niewolnicą, lecz czymś największym, czym być można, sobą. Przygotowaliśmy sondy wśród naszych kolegów i koleżanek z SP2. Zapytaliśmy ich, czym jest dla nich wolność, z czym im się kojarzy, jak to pojęcie rozumiane jest współcześnie przez młodzież. Według mnie są to wyjazdy z rodzicami za granicę. To prywatność. Spokój, brak problemów. Wolny dostęp do neta. Jak ktoś nie wchodzi z kamerą do toalety. Jak robię i jem to, co lubię. I wtedy, gdy nikt mnie do niczego nie zmusza. Jak może się powygłupiać i trochę poszaleć. Brak uzależnienia, brak od narkotyków, papierosów, alkoholu. To bezpieczeństwo. Jak widać, wolność to wartość bliska każdemu z nas. Dziś każdy z nas ma własną definicję wolności. Pamiętajmy, że ten wielki przywilej zawdzięczamy tym, którzy walczyli o to, aby Polska w 1918 roku odzyskała niepodległość. Pamiętajmy!